Zwierzęta z zielonego lasu. Zwierzęta z zielonego lasu wyruszyły w daleką podróż w poszukiwaniu nowego domu. Po drodze napotkały rzeki i szosy, zmierzyły się z ogniem i wodą. Biegnijcie jak najszybciej! Na co czekamy? W drogę! Uciekały przed myśliwymi i psami. Nie zwijaj się! Niektóre straciły życie, pozostałe były u kresu sił. Ale w końcu dotarły do celu. Powitaliśmy bohaterów w naszym bezpiecznym, spokojnym rezerwacie. Odcinek 14. Powitanie bohaterów. Przeszliście do historii. Wszyscy jesteście bohaterami. Sami bohaterowie. Witam w imieniu mieszkańców rezerwatu Białych Danieli. Znaleźliście nowy dom. Rozlokujcie się. Byle nie na moim terenie. Nareszcie znużeni wędrowcy mogą odpocząć. I uciąć sobie drzemkę. Mógłbym spać, spać i spać. Spać? W takiej chwili? Pokażcie mi staw. Szukasz stawu? Znakomicie się składa. Ja ci pokażę. Witam. Cóż za miłe spotkanie. Nazywam się Szybka, choć nie wiem, dlaczego noszę takie imię. Mogę się przedstawić? Jestem Gwizdek. Jak się nazywasz? Później mi powiesz. Nie traćmy czasu. Lecisz czy nie? Zaczekajcie na mnie! Przy łowieniu ryb liczy się prędkość. Ja działam błyskawicznie. Pewnie dlatego zwał mnie Szybka. Biedny Gwizdek. Jesteś cudowna. Daruj sobie pochlebstwa. Nie złapiesz mnie. Nigdy nie miałam takich problemów. Rozejrzyjmy się. Dobry pomysł. Wkrótce zwierzęta z zielonego lasu przywykną do życia w rezerwacie. Zostańmy przyjaciółmi. Mamo, skąd się wziął ten potwór? Zostaw mojego syna w spokoju. Trzymaj się z dala. Albo...
Powiedziałam coś złego? Ciekawy, czy nam pójdzie lepiej. Nie zamierzam się z nikim bratać. Ani ja. Pochodzę z Zielonego Lasu. Święte słowa. Lisie, na pomoc! Myślałam, że umrę. Bracia, zwierzęta z Zielonego Lasu nie powinny się rozdzielać. Byłeś innego zdania. Lis jest naszym przywódcą. Ciąży na nim wielka odpowiedzialność. Musi nas bronić przed wrogami. Już mnie nie potrzebują. Wypełniłeś swoją misję. Bardzo mi pomagałaś. Teraz nasza grupa się rozpada. Nadal pozostaniemy przyjaciółmi. Wszyscy ułożą sobie życie. My również. Opuszczona nora. Nie zamierzam nikomu przeszkadzać. Borsuku, o co chodzi? Chcesz poszukać robaczków? Borsuku, bardzo przepraszam. Przyjmuję. Chyba rozumiesz, że źle postąpiłeś. Źle? Zrobiłem coś niewłaściwego? Postanowiłam powitać was osobiście. Ale sprawy się skomplikowały. Omal nie popełniłeś wielkiego faux pas. Naprawdę? A co to znaczy faux pas? Gafa. Gafa? Niezręczność. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Dla własnego bezpieczeństwa. Czy wiesz, że zabłądziliście? Zabłądziliśmy? Weszliście na cudze terytorium. Czyje? Niebieskich lisów. Nic nas nie łączy z rudymi lisami. A przynajmniej nie łączyło. Musicie poprosić mojego męża o pozwolenie, jeśli chcecie tu zamieszkać. Jak go znajdziemy? Bez trudu. Ma wielką szramę. Diablico! Zjadłaś moją żonę! Twoją żonę? Przepraszam, nie poznałam jej. Jak mogłam? Tak mi przykro. Nasz staw różni się od innych zbiorników wodnych. Jest pełen rechotek. Twoja ułomność stwarza pewien problem. Spróbuj mnie naśladować. Niewiele czapli może się ze mną równać. Najpierw musisz zlokalizować ryby. Potem wybierz najsmaczniejszą i uderz. Naturalnie, za pierwszym razem spudłujesz, ale nie zrażaj się od razu. Dzięki wytrwałości nabierzesz wprawy. W dowód sympatii. Czy ktoś mówił o smacznych rechotkach? Nie wolno ich jeść. Dlaczego? Przysięga nie dotyczy rechotek. Muszę zaspokoić głód, zanim przejdę w stan hibernacji. Skucha. Żmijo! Głupia przysięga. Wyszłam z wprawy. Daj mi spokój! Nie chcę cię! A ty przestań się śmiać! Nie lubisz być adorowana? Nie tak! Zwłaszcza przez pryszcza tego brzydala. Uwielbiam, gdy się złościsz. Pryszczaty brzydal. O, tak. Tak.
Ale ty jesteś taka piękna. Obśliniłeś mnie. Może mu zaśpiewasz? Zaraz ucieknie. Tak. Przynieś mi róże, co rosną na górze, huzia na juzia, zaraz będzie burza. Jeszcze, jeszcze. Podoba ci się. Przecież zachwycał się moją piosenką. Głupi tu bylec. Nie ruszaj się. Jak mogłaś? Przepyszna. Mieszkańcy rezerwatu są naszymi przyjaciółmi. Nie wolno ich zjadać. Słyszałam o waszej przysiędze. Nie zjadacie się wzajemnie, prawda? Ciekawy pomysł, ale trochę głupi. Nie warto się głodzić. Moim zdaniem żmija może jeść, co chce. Ale to moi krewni. Wszystko się zmieniło, odkąd przybyły zwierzęta z Zielonego Lasu. Straciliśmy nasz staw. Bardzo mi przykro. O co tyle zamieszania? Żmija zjadła rechotkę. Tylko tyle? Jak to tyle? Przysięga nie chroni zwierząt spoza Zielonego Lasu. Dlaczego? Musimy się czymś żywić. O co chodzi, pustułko? Trzeba pomóc wiewiórkom. Przestańcie! O co wam chodzi? To boli! Tędy! Zaatakowały nas, mimo że są mniejsze. Byłyśmy bezradne. Trafiliśmy z deszczu pod rynnę. Dobrze powiedziane. To nie wszystko. Jak mogłam? Pustułka zjadła moją żonę. Tak mi przykro. Nieszczęścia zawsze chodzą parami. Kolejne kłopoty? Niebieskie lisy wygoniły nas ze swojego terytorium. Nie jesteśmy tu mile widziani. Potrzebujemy ochrony. Posłuchajcie mojej rady. Odszukajmy lisa. Zawsze nam pomagał. Musimy znaleźć lisa. Jak chcecie. Nareszcie w domu. Jaki spokój. Co się dzieje? My chcemy lisa! O nie. Wybacz. Powiem im, żeby sobie poszli. Nie wolno ci. Jesteś ich przywódcą. Liczą na ciebie. Musisz ich wysłuchać. Nie jesteś zwyczajnym lisem. Nigdy nie będziesz. Krótko trwał nasz sen. Przybyłaś z Zielonego Lasu? Kto, ja? Nie, stamtąd pochodzą nieudacznicy. Jak możesz? Uważałem was za bohaterów. Pomyłka. Jestem potwornym tchórzem. Właśnie to chciałem usłyszeć. Bo... Wiwat zwierzęta z Zielonego Lasu!
Czego chcesz? Martwiłam się o ciebie. Pilnuj swego nosa. Nie chcą nas tutaj. Nie jesteśmy mile widziani. Pragniemy spokoju, ale... Mieszkańcy rezerwatu Danieli źle nam życzą. Nic dziwnego. Boją się pożarcia. Tutejsze drapieżniki też muszą jeść. Słuszna uwaga. Poza tym, zaczynamy połykać się nawzajem. Prawda, pustułko? Tak mi przykro. Czuję się okropnie. Nie spytaliśmy gospodarzy, czy zechcą udzielić nam gościny. Co ty wyprawiasz? Uważaj, jak idziesz. Biedna łasica. To koniec. Umieram. Milcz. Wszyscy mnie opuścili. Nawet zające. Wybrali towarzystwo kuzynów. Cóż za brak lojalności i współczucia. Zające dają nam wspaniały przykład. Nadal uciekasz przed adoratorem? Przeżyłam koszmar. Zaczepił mnie wielki zły lis. Był cały niebieski. Niebieski? Słyszałam o nim od białego Daniela. Różni się od nas. Nie tylko kolorem. Uzurpuje sobie władzę nad nami. Ma okropne spojrzenie. Wiem. Widziałam go. Śmiertelnie się przeraziłam. Zwłaszcza tej okropnej szramy. Spotkaliśmy jego żonę. Była niegościnna. Delikatnie mówiąc, kazała nam się stąd wynosić. Muszę porozmawiać z białym Danielem. Po tylu cierpieniach powinniście wreszcie zaznać spokoju. Najlepiej na własnej ziemi. Chcemy mieszkać w rezerwacie. Myślałem o ziemi w ramach rezerwatu. Zielony las w rezerwacie białych Danieli? Gdzie przysięga nadal obowiązuje? Jesteśmy liczną i zróżnicowaną gromadą. Część z nas mieszka w norach. Ropuch i gwizdek korzystają ze stawu. Ptaki i wiewiórki żyją na drzewach. Powiem szramie, żeby odstąpił wam część swojego terytorium. Nie będzie zachwycony, ale w zamian obiecacie nie polować na jego ziemi. O co chodzi? Musicie się przenieść. Biały Daniel wyznaczył nam inną siedzibę. Gdzie? Od północy zamykają kamienny krąg. Od wschodu linia sosen. Od południa staw, a od zachodu leśny strumień. Pozostaniemy wierni naszej przysiędze. Będziemy bezpieczni. Tu jest nam bardzo dobrze. Rezygnujemy. Pozdrów lisa. Powodzenia. Nowy zielony las będzie naszym domem. Ale pamiętajcie, poza nim grozi wam niebezpieczeństwo. Nie musicie mieszkać w zielonym lesie, ale tylko tutaj chroni was przysięga, która sprzyja słabym. Z tobą jest inaczej. Masz mnie. Zajmę się tobą. Znam najlepsze łowiska. Trochę się martwię. Czym? Coraz mniej zwierząt stoi na straży przysięgi. Czaple odleciały, zające mieszkają daleko. Ja dopilnuję wszystkiego. Udaję ważniaka. Wiem, borsuku. Znam cię.
Zawsze byłeś lojalny. Boję się. Nad stawem zrobiło się niebezpiecznie, odkąd przybyła żmija. Nie trać odwagi. Postaram się, żeby żmija nie opuszczała naszego brzegu. Dopilnuję, żeby nie wypełzali poza własne terytorium. Wszędzie czuję ich zapach. Tak, kochanie. Masz rację. Banda intruzów. Szkoda, że Daniel pozwolił im tu zostać. Pospolite rude lisy. Nadchodzi zima, kochanie. Zobaczymy, kto będzie górą. Musimy ją znaleźć, zanim uśmierci kolejną rechotkę. Może być wszędzie. Niekoniecznie nad stawem. Na pewno tu jest. Lubi łatwą zdobycz. Słusznie mówisz. Co to? Żmijo, obudź się. Mam pilną wiadomość. Żmija cię nie słyszy. Zapadła w sen zimowy. Aż do wiosny. Jesteście bezpieczni. Nawet nie powiedziała dobranoc. Nie zdążymy zgromadzić zapasów. Z głodu nie umrzemy. Okropne miejsce. Czuję zapach szramy. Tak jak wszędzie. To była jego ziemia. Nie zostanę tutaj. Boję się koszmarów nocnych. Gdzieś musimy się osiedlić. Zamieszkamy obok nory lisa. Zgoda, ale pospiesz się. Dni są coraz krótsze i chłodniejsze. Jaka piękna noc. Rześkie, jasne noce zapowiadają przymrozek i dobre polowanie. Szrama. Oby wszystko się powiodło. Ruszajmy na polowanie.